Cześć, witajcie z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Rolnicek. Cześć, cześć, witajcie. No, witamy Was na nowej serii, takiej, no, serii można powiedzieć. Weź no jeszcze coś Rolnicek powiedz, bo kurde, muszę dźwięk jednak przestawić Ciebie trochę. Aha, dobra, okej, no No. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Jestem rolniczek. Dobra, nawet nie będę cięcia robił, wracając. Seria na zagranicznej mapie, we dwóch. Może potem we więcej, zobaczymy. Tak, No. sławne Jupitery, tu mnie zaprosił sławny Jupiter. No. Ja tam u No Rolnicka i byłem, jak ktoś widział kiedyś. no dokładnie, był Może tam ktoś rozpoznał. i aj no wtedy wiesz, to było naprawdę fajny odcinek wyszedł tam. Ludzie oglądali, także no. No. To może zacznijmy oprowadzenia. O. To Okej. mów co, po co to my tu mamy. Tutaj jest czekaj, to jest T194 z tego co pamiętam. No, O tak. 210 koni, 210 koni. tu trochę starszy, ale większy nawet, Fendt 818 Vario, on ma 280 koni, ale nie wiem, czy w realu tyle ma w sumie. Coś takiego, no fajny sprzęcik też. Jo, tu Wadersztata, siewnik, spiryt podczas pracy normalnie. Nie, no wiecie, kupiło się go za flaszkę, nie? I naklejkę taką specjalną dali, bo było tylko R, to o kurde, R coś tam tylko było, ale spiryt dokleili, bo na flaszkę był. No, No tak. tu agregat do uprawy głębokiej z takimi talerzami jeszcze, marki Kuhn, bardzo fajny, kosiarka New Hollanda, prasa New Hollanda, Tak. przewracarka Kuna, Pottingera zgrabiarka i samej Explorer 90-konny z ładowaczem czołowym, sztola. Fajny, Taki mały, taki ale wariat, widać. no tak. O, tam mamy krowy, beczkę na wodę, tak na szybkości trochę. Się nie będę rozpowiadał na nich. I tu sztramanki, dwie przyczepy ośmiotonowe, a teraz tu jeszcze oszczęd jakiś jest. Tak, jest, Ściemniarka, jest. rozsiewacz, kurde, duży ten rozsiewacz, ale dzisiaj Amazonki widziałem, wyszły, może się podmieni potem. Wanderstatta siewnik do kukurydzy, bredalka, wapniarka. Taka większa, ale Większe. będzie Pługa miała. gromadzi, nie masz. Uaha, czekaj, POH, bo na hydraulicznych chyba zabezpieczeniach tu jest. Nie. Ogólnie ostatnio sobie No i z tym na gromasza siedziałem. Dobra, mów. tu rozrzutnik firmy Soda Miak. Nie wiem, dobra, nieważne. Sodimac. W każdym razie Rafał czy 300. No, Rafał, normalnie. podłożone dwie deski, bo no brakło stopki. Jo. Talerzówka Kuna z siewnikiem do poplonu. Normalnie rolnicy, kto sam wybierał ją. Ja sam wybrałem, sam wytargałem moimi rękami, No, nie? a tutaj najdroższa maszyna na gospodarstwie, klas Lexion 530. No, i dzisiaj lecimy ze żniwami, aż tu się zapakowałem. Dawaj, to zapinaj się tam. Masz nos. Ogólnie ludzie pobraliśmy takiego moba, żeby przedni napęd był i tak dalej, nie? Ale to taki przedni napęd, jak się wyłączy, to i tak dalej ciągnie, więc tak to No, to jest umownie. taki naprawdę niezły ten. Masz i nie masz. No, niby jest, ale go nie ma i to takie. No. I dzisiaj jedziemy na takie dosyć mniejsze pole. Ja tam poza odcinkiem sobie wykosiłem, że takie jedno z większych, bo akurat nie miałem co robić, a no długo trochę się zbieraliśmy tutaj z nagrywaniem. No, troszkę chwilę zeszło, troszkę chwilę. No. Troszkę to moja wina, dobra, w większości. Dobra, w większości. No dzisiaj jak się jeszcze ładnie przyznał. No i... No, trzeba się przyznać, no niestety. Ale czekaj, no jak ja na to pole mam dojechać? Chyba tu w lewo będę musiał skręcić, bo nawet nie obczajam sobie drogi na pole. No, mapa dosyć No fajna. to. Kojarzy mi się Tak, tak. nawet mi się spodobała, także. No. Mi dogodzi z mapami, to jest trudno. Wiesz, kurde, sorry, że tutaj cofam, ale jest ciężko. Boże, teraz jak tu wyjechać? A to ty chcesz, aha, skręcić tam, czy co? No, skręcić bym go chciał, nie? Ale czekaj, no. Synek, cofnij, cofnij. Czekaj, ja tam ci stoję, to ci No, cofnę. właśnie, kurde, chciałem na hama zrobić trochę. Jak za bardzo wyciągnął, nie? Ale dobra, Dawaj, teraz dawaj.
Jako tako jeszcze cofniesz, więc dobrze. Oj kurde. Jeszcze ci cofnę, ci cofnę, ci cofnę, już cofię. Dobra, Dobra, cofę. skręcam, tam się czkarnia jest urywana o ścianę, nie? Dobra. Trochę kombajn jeszcze nie dopra... Kurde. Nie, normalnie fail już na wyjeździe, nie? No, O, dobra, udało się. ługi bugi odcinek nie będzie zbyt długi. Ale ten kombajn to jeden chyba z pierwszych w ogóle co do farminga wyszedł, ale i tak w miarę spoko, tylko motowidła do poprawy są tam, co w nim na razie zauważyłem, i światła. A tak to nawet może być. Nie wiem Już czy... cisnę za tobą. Okej, okay, nie wiem czy nie nakręcimy zbędnych kilometrów, bo źle pojechałem, ale to tam To nieważne. nic. Nieważne, pooglądamy piękne tutaj klimaty, nie wiem czy to są Niemcy. A nie, cicho, chyba nawet dobrze podjedziemy. Albo nie? Albo tak? Czekajmy. A które to pole? Jedynka tutaj, to za rzeką. No to chyba nie. No, tak trochę na ten... Rzeka na Chyba tej tak to... przepuści. Mostek będzie trzeba kiedyś zrobić. To zaraz zawołamy tu jakich Ukraińców, co wybudują mostek. No. Rurę się wrzuci, po zasypie i koniec. No dokładnie. Ej, ale ale... chyba będzie trzeba jechać chwilę. My już zupełnie żeśmy pobłądzili, bo tu nigdzie nie ma chręty, wiesz co? Nawrócimy. No Nie. to taki tam mały fail. No, mały bardzo. Ale nie, no jeszcze dawno nie miałem odcinka z tyloma failami i to na jednym, nie? No. To chyba dzięki mnie. No, ja się stresuję tutaj. Nie masz czym, ja zwykły, prosty człowiek. Ja wiem, znaczy wiem. Mieszkam tam gdzieś w górach, wysoko, zasypanych. No, śniegiem tam. No, Śniegiem. widzicie, u rolnicka tam śniegu to z pół metra prawie, a u No, mnie... tak. Mówisz? Już do ponad? No, będzie do ponad pół metra. No, miejscami się, wiesz, jakby tak nie zawiewało wiatrem i no prosto padało, to będzie z pół metra. No, no, no widzicie, a u mnie może ten, dzisiaj potruszyło z 2 minutki i dupa, no. Ale jutro zapowiadałem jakieś opady śniegu i fajne. No szkoda, że po świętach dopiero, no ale jakby 2 tygodnie prędzej spadło, to już spoko było, no ale... Pierwszym skrętem w lewo, to zaraz A tak pierwszym chciałem trochę. jechać za pierwszym razem, nie? Ale mówię, chyba źle będzie, a tu kurde parzy, no nie. No. A i tutaj w lewo. No spokojnie, nie No. rozwal połowy domu jakiegoś tu. Boże, czekaj, bro, dobrze trafi. O, teraz dobrze. Prosto, prosto, dobrze, widzicie, dobrze. Ten to jest kurde nawigator, a nie to co ja. No, Ja... ja to powinienem robić jako nawigator. No, ja to blondyn, to ja bym się na galerii skupił. Wiesz co, ja też jestem blondyn, no ale dobra. Sorry, na autostradzie może bym się nawet zgubił. Ja Dobra, ej, ci gdzie to weź na gdzie tu zajeść. No, tu w te krzoki gdzieś. Trochę maska się odrysza, ale co tam. A tam tyle, to synek. Dura, długa może sięgnę przez krzaki nawet. Może się uda. Ja lecę na ten. Na łomkę leci. Łomkę. Ja Łomkę. lubię siamko. Ty się lubiła siamko. No. W ogóle czekaj, ja sobie jeszcze sprawdzę ile to już minut jest, bo to naprawdę. 8 minut. No widzicie? 8 minut odcinka, a ja dopiero kombaj rozkładam to. No, pół odcinka dojazdu będzie, pół odcinka mocenia i jeszcze. No. No. Jeszcze pół pierdzielenia zgodnego. Nie no. No. Pół to nie, bo nie może być 3 połówek. O, tak się popisze moimi zdolnościami z matematyki. No. Kurwa, jaki zdolny. Normalnie. O Boże, te motowidła, nie? Jak w kabinie to te, bo motowidła, wiesz, powinny tak, wiesz, no się obracają i na dół tak jakby zagarniają, nie? A one są do góry. Niektóre. Jedne dobrze, dwie chyba tutaj dobrze idą, a reszta to do góry idzie, nie? Nie wiem, to, ale tak w 17 też chyba któryś bizon miał. Chyba jakiś gigant, pamiętam, ale nie jestem pewny tego. Ja tam się nie znam, ja się nie znam. Znaczy? No nie wiem, na kombajnach, na modach, nie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie no, na modach nie no, na mapach to się znasz akurat, ale... Nie no, mapki dosyć spokojnie, teraz do 19, jeśli chodzi o te mapki, to mnie już... Krew nagła zalewa i szlak trafia i wszystko, bo to jest tak skomplikowane. Tak utrudnili nam życie ci chłopaki z wytwórni farminga, z Giant Software, że... Że to się w głowie nie mieści. No, bo ogólnie jakby tu ktoś był jeszcze z tych czasów, kiedy
tutaj się zaczynało Kaną Mafia Kowale, to może kojarzy serię Rolniczej Doliny. To tutaj pan rolniczek, kto tu autor jest jej. To Tak, to ja. pierwsze odcinki były z twojej mapy u mnie na kanale, nie? I ja. Kurka, no. Na przykład Anton też zaczynał od mojej mapki, tam Rolnicza Dolina, czy coś chyba. I Anton, teraz się wybił, kurwa. No widzisz, ktoś dobrą mapę zrobi, to. Zakapior też grał na mojej mapie na początku. Kurde, jak tak się popatrzy na ten. Kurde, ile ludzi. No, wyreklamował zresztą mapę Puma. Ja myślałem zawsze, że to jest Puma mapa, to dopiero kiedyś biłem do ciebie na live'a i ktoś się pytał, jakie mapy już zrobiłeś, czy jakoś tak, i ten. No Ale tak no, było, to no. już dawno zbiłem, to się dawno już to było. Nie, bo wiesz co, bo Puma robił prezentację moich map, no i ludzie potem myśleli, że. A ludzie niektórzy nie myślą, nie czytają opisów i nie widzą, kto jest naprawdę autorem. No. No. Dzięki, że uważasz, że nie myślę. A nie, chodzi o mnie, bo ty na przykład wbiłeś i potem się kapłeś, nie? A No. byli i tacy, co. Wiesz, bo jak Puma robi ten, nie zawsze autora też wpisze, nie wpisze w tytuł, nie? Ja tam jak mapę, to tam czytam ile puli, ten tam autora zbytnio nie patrzę, nie? Dzięki, dzięki. Nawet nie wiem, kto tu jest autorem tej mapy. Ale No mapa. nie, a to jest zagraniczna. No, mapa to jest Baldikau, jakoś tak, Baldikue się pisze, No, no to jakoś jest. tak. Tam pisze, że niby francusko-belgijska. Ale fajna mapka, Tak taki jakby. fajny klimat. To gospodarstwo ogólnie przypomina tak jakby stary PGR, nie? Trochę takie Nie, klimat. ogólnie takie inne, fajne. No. Takim gospodarstwem się jeszcze nie spotkałem nigdzie. Budynki są fajne. O, No, to do mapy sobie ale przeniesiesz. ogólnie teren. Ogólnie teren jest spoczko. No. Takie spoko te pola są, nie są takie jakieś równe, tu powymyślał łąki ogólnie autor, tu w środku praktycznie wsi łąkę zrobił taką malutką, czy w środku wsi, na przedmieściu, ale tak wkoło domów ta łąka jest. Tutaj rzeczka ta Nie, fajnie zrobiona, ale mi się wydaje, że gdzieś już tą mapę widziałem, to może to jest jakiś cover no. coby, ale jak na razie tak, Możliwe. jak na razie jakichś błędów nie znalazłem i co najlepsze to chyba, że tak jakby zrobił, aby trigger dopasowany idealnie do tej obory, obory, chlewni, owczarni i kur do kurnika, to tak samo dopasowany trigger do tych budynków, które już były prędzej i po prostu te budynki ma się kupione na start, a jak chcesz je potem postawić, to już nie idzie, nie? Że na start dostajesz A. już oborę i tak dalej, nie? Więc to też No spoko, tak. spoko wymyślił. No też masz, o, pomysł ci dałem, jak to dałem. Tutaj sobie możesz zaczerpnąć z tego, nie? Jakbyś No robił tak. oborę, bo właśnie Już tym. próbowałem, wiesz co, już próbowałem. Już mnie no powoli to rozgryzę to, bo już mnie właśnie tak myślałem, żeby to jakoś. No, bo Na tam. podstawie tego, jak on tu zrobił, nie? Bo on to zrobił tak, że te krowy na początku są i wszystko jest, a nie ma oryginalnych tych budynków, a są te jego. I właśnie zastanawiało mnie to, jak już to sobie ciągłem, próbowałem tam robić, tylko trochę nie wyszło, ale myślę, że dojdę. Po jakimś czasie dojdę. Teraz czasu będziesz miał więcej, to wiadomo. No, myślę, że wiesz, przez ferie się coś więcej porobi, no jednak, chyba że znowu nie Była będzie zima. tak jak nie. Przez święta po prostu chciałem sobie odpocząć całkiem od farminga, od wszystkiego. Chciałem sobie spędzić je typowo z rodziną, typowo ze znajomymi, nie przed komputerem, bo no tak jakoś stwierdziłem, że chociaż te dni w roku mogę no, po prostu, wiesz, odciąć się od tego, bo w ciągu roku naprawdę w ten 2018 naprawdę się na ten kanał dużo, dużo się poświęciłem temu kanałowi. Nie tylko ja, bo Artur też. No i w pewnym momencie to było coś tak, wyglądało to jak praca. Chopie, to już nie było radości z nagrywania, tylko to była ta jakby rutyna, nie? Musisz nagrać odcinek, bo będą wyświetlenia, bo będzie wszystko. To już tak wyglądało. I potem sobie, nawet nam to się potem już nie podobało, to nagrywanie, nie? Potem powiedzieliśmy, ej, stop, nie robimy tak, róbmy to tak, jak robiliśmy dawniej, czyli grajmy sobie na spokojnie, cieszmy się z grania, nie? Bo nasz kanał w sumie dlatego powstał, no mogę tak powiedzieć twoim widzom, jeśli chcecie wiedzieć. Opowiadaj, bo ja słucham i nie Nasz przerywam. kanał powstał w sumie to tak z przypadku, bo graliśmy sobie na początku z Arturem, ja go poznałem, graliśmy sobie, no i tak nagle nasze nas pomysł, a jakby tak razem otworzyć kanał, nagrywać i tak sobie robimy już fajne, mamy serię, nie? A akurat na mojej mapie było, no taką serię, że nie nagrywaliśmy, ale graliśmy No, ze sobie, swoim, to no. weźmy sobie przy okazji coś nagrywajmy, nie? I właśnie otworzyliśmy taką, można powiedzieć, lekko fabularną serię, bo to była bardziej seria vlogów, tam nie było nic z życia takiego realnego naszego, tylko to jakby właśnie ten farming był realny, nie?
Tak jak na I przykład to rodzinne gospodarstwo wtedy. no dokładnie, no to samo i tym ludzi może zachęciliśmy. I to nie było takie, że wiesz, nagrywanie to jakby odcinka. W sensie musisz grać, żeby nagrać odcinek, tylko grałeś i przy okazji nagrywałeś. Jo. A jak ja tam byłem młodszy, nie? Tam farming No. 15 i tak dalej, jak ja jeszcze nie nagrywałem, no to. Ale tam ja sam grałem jeszcze, nie? Bo no Mikiego już znałem, Miki grał też, ale graliśmy osobno, nie? Można powiedzieć. No. To taką swoją fabułę też miałem w głowie jakby, nie? No. A I ten. wiesz, no i kanał się rozwinął. Teraz jest taki okres słaby, no bo wyszła 19, gdzie myślałem, że jak zrobię mapę szybko, że uda się mi szybko zrobić mapę, bo nie będzie ciężko. A tu jednak pokazało, że jednak farming nam utrudnił życie. A właśnie jak wam to utrudnił? No, przez to, że nie ma żadnych, nie ma jeszcze żadnych poradników, jak dodać na przykład otwierane drzwi. Muszę to sam szukać, jakichś różnych mapach, jak dodać otwierane drzwi, nie? Na przycisk. No Później na z tymi mapie jakoś są. zwierzęta. Właśnie No tam. tutaj są, właśnie muszę pogrzebać w plikach tej mapy, nie? A to też nie jest łatwe, bo trzeba naprawdę. To Ale miałem ogólnie na jeszcze karku. ci ten. Sorry, że przerywam. Ale na przykład te budynki PlayServe, co ty właśnie nie miałeś tam, co taka nazwa była długa, pierwsze. No. Co pierwsze mówiłeś, to tam są właśnie triggery na normalnie myszkę otwierane. I tutaj też No masz do i obory otwierane na myszkę właśnie normalnie muszę drzwi. posprawdzać, w jakich to plikach albo coś, nie jest. Albo bramę podstawić po prostu z tym, z triggerem. I podstawić taką Wiesz, samą bramę czy coś. tak samo ze zwierzętami. Wiesz, dawniej zwierzęta dodawałeś przez Giants Editor, fajnie, szybko to się robiło, a teraz dodajesz je w farmingu. Czyli jak tu zrobić polską oborę, żeby było tam wszystko tak, jak trzeba? No bo już nie ma czegoś takiego, jak na przykład miałeś 17, że urysowałeś tam pole, ustawiałeś triggery w Giants Editorze i było spoko. Nie, bo teraz wszystko dodajesz przez grę. No i kolejne utrudnienie, nie? No, znaczy no to jest spoko, ale nie dla twórców map, tylko dla graczy, no. No Choć tak. i tak twórcy map też są graczami, ale tak paradoksalnie to jednak to trochę więcej zachodu z tym schodzi, nie? Tak bynajmniej myślę. Ja tam się No na tym tak. nie znam, ale no tak na chłopki rozumce to wziąłem. No to tak chyba na to wychodzi, co ty mówisz właśnie. Ale ten. Tak myślę, że jak. O kurde. Kurde, HUD se wyłączam i ten. Konsolą rura i się otwiera, bo tak się buguje, znaczy buguje, nie buguje, bo pod O jest, nie? Jak się w komendzie wpiszesz w konsoli, to No. i potem pod O masz, nie? I rura mi się otwiera kombajnie. No. I trochę też ta 19 tak, no nie zachęciła mnie do końca ogólnie. Nie zachęciła mnie. No bo fajne, wiesz, tekstury to wszystko fajnie, realnie wyglądają. To No. jest na plus. To nie powiem, że nie, ale na przykład mi brakuje dużo rzeczy. Dodali pełno beczkowozów, pełno rzutników, a nie ma pługów. No pługów, Pługów i no siewnika nie ma dodanego praktycznie. pługów i siewników nie ma takiego fajnego. I te siewniki Prasa. są Już fajne, ale za mało. prasa już od Od piętnastki. Prasa 15. od piętnastki jest jedna prasa, nie wygląda. A Dokładnie. dodali teraz, a dodali marki jak John Deere. Jest Kron cały czas. No, z takich Krona by też już mogli. mogliby dodać. No Krona też mogli Już właśnie dodać. mogli No nie powrócić tego ma. Krona z LS-a 11 czy tam No, 13 chyba był też. dokładnie. Ja pamiętam, bo ja grałem. W 9 chyba Krona jeszcze. Nie, w 9 może już też Kron był. Może dlatego też nie chcą dodać, wiesz? Możliwe. Ale w sumie nie jestem pewny, bo tam w 9 to dużo było tej marki Lizard, że no, tej ich marki tak jakby, nie? No tak. No i może dlatego też nie chcą dodać tych kronek, bo stwierdzili, że już za dużo, nie? Ale tego New No. Holanda, ta New Holanda praca, to szczerze mówiąc, to Miecie? wziąłem ją tylko dlatego, bo ta kuna to mi się tutaj wydawała, no tak mi nie pasowała tutaj po No, prostu, no nie? nie, no wiadomo. Ale na przykład też dla mnie to jest smutne, że nie ma marki klas. No, zrobili niemiecką mapę, nie ma marki klas, jest John Deere amerykański i to tak śmiesznie, nie? Czy wiesz, no John Deere jest. Dziwne, bo, dziwne, bo się tłumaczą tym, że jak coś tam nie mogli się dogadać, no ale jakim cudem Cattle & Crops mógł się dogadać, jak oni się nie mogli, no. No, Cattle and Crops, świeża gra, nie? A no właśnie, a Cattle & Crops jest mała firma, jest to firma, która nie ma takich pieniędzy, a dała się dogadać, a Giant Software już jednak jest dużą firmą i to jest, tam są pieniądze. Może wiedzieli, że Giants duża firma, to dużo zawołali, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie wiem jeszcze jak to. Może nie No, chcieli się tak tanio sprzedać. ciekawią mnie, no. Ciekawią mnie takie rzeczy, no, no nie wiem. No. Nie wiem, nie wiem.
Ale też ogólnie John Deere'a może dlatego się posunęli do właśnie John Deere'a, bo John Deere ogólnie, jak kiedyś czytałem, kurde, kiedy ja to czytałem, najwięcej ciągników w Polsce czy gdzieś to John Deere'y najwięcej są. John Deere się wepchał, no to prawda, no bo. I New Holland, A, ale New ale też, Holland to, ale te, no i cena. New Holland. No New Holland temu, że jest cena tania. O, to jest tani I ciągnik, no. Kuboty też się pchają ludzie na No Kuboty tak, też. Kuboty to tak. Ale w Kuboty miarę tu spoko są wchodzą. Kuboty ogólnie. Jak No tak, ja tam jeździłem na nie. pasażer cały dzień, to dość fajne. Ja na przykład w Kubocie jeszcze nie jeździłem, ale słyszałem dużo właśnie ciekawych opinii, że ten ciągnik jednak jest dobry. No ale w sumie teraz wszystko się robi w Chinach, czy w Japonii, czy gdzie one tam powstają. No wystarczy popatrzeć na markę Xiaomi. Przecież ta marka tak weszła w Europę, tak pokazała moc, na co oni są w stanie zrobić Albo za ten. nieduże pieniądze, że to jest szał, nie? No, albo też Huawei. No, Huawei to kiedyś to taki średni też był telefon, a teraz to już może konkurować śmiało z Samsungiem czy iPhone'em nawet, nie? No. No ja iPhone'em wiem, ja mam Apple. telefon Xiaomi Redmi 5 Note No. i wydałem za niego 800 zł i nie zamieniłbym go na nic innego. Naprawdę super telefon. Na moje potrzeby ten telefon jest idealny. No, nie zmieniłbym nim raczej nic. No, to wiesz, jak cię pozytywnie marka zaskoczy, to nie zmienisz tej marki na nic, nie? Ale No dokładnie. jakby cię negatywnie zaskoczyła, to na pewno byś wymienił. Ja tam mam iPhone'a już, kurde, z 2 lata ponad. To nic mi się przy nim nie działo. Jedynie co, to tam chyba pół, nie no, z pół, no, z ponad pół roku temu mi wywaliło Touch ID, ale to Touch ID to tam już wali, nie? Nie będę tego naprawiał, bo to taki bajer jest. Tam nie jest jakoś bardzo potrzebne, nie? A jak No tak. 5000 subów mi wbiło, to się śpieszyłem strasznie do szkoły i spadł mi z pierwszego piętra na sam parter, nie? No. To niestety do tej matryca poszła, no ale no nie zamieniłbym też na nic innego, tak jak mówisz właśnie, Ja mam teraz prasować, jak tu zgrabiłem. no, jak tam by wydało radę A też. ty jak tam idzie ci to koszczenie? Wysypałeś chociaż raz? No już zaraz drugi będę sypał. Ale O ci powiem, że kurde. już prawie całe to pole wygoliłem, bo to takie mniejsze, znaczy mniejsze. Też dosyć takie pojemne. Takie dosyć duże, nie? Ale tamto, co tam ogólnie za łąką, za rzeką, nie? To tam jest takie pole. No. To ono jest o wiele większe, nie? Ale tamto już jest wykoszone i jeszcze ostatnie pole nam z kukurydzą zostało. No bo ludzie ogólnie na razie tak mamy mało pól, ale będziemy inwestować pomału we wszystko po kolei, bo jeszcze będzie trzeba albo sieczkarnię kupić, albo wynająć do kukurydzy. Jeszcze beczkowóz będzie trzeba kupić, ale to raczej nie w tym sezonie. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. No, jak widzicie, tam 31 tysiące miałem. Akcje kukurydzy można tak na grubo zrobić więcej. O, możliwe. Znaczy możliwe, no można. Bo modów za dużo nie ma w sumie. Tam, No. nie wiem, z mapą to ile jest? Może, nie, nawet Google A nie ma. to Artura się Z mapą. ogarnie tego twojego Mikiego, czy No, bo jak to tam. Miki wszystkie mody praktycznie ma, nie? Bo chyba A. niektórych mapy nie wysyłałem w sumie. Właśnie jakbym którego nie wysłał, to trochę lipa. A, to. No, w Takie sumie była od ciebie, konwersacja chyba. ty plus ten twój Miki ode mnie jeszcze mogą dwie osoby, czy trzy. Matko O, to Boska. akcja. To. Akcję można grubą. No, tylko byś musiał wpierw zobaczyć, jakie my pole mamy z tą kukurydzą. Bo tyle osób, to na raz by może zabrało z tego pola. To wiesz, to też szybka akcja w 5 minut, nie? No, 5 minut, no dobra, dzięki na razie. A później reszta odcinka to jest ten. Ubijanie pryzmy przez pół odcinka. Ubijanie pryzmy, dokładnie. No. Nie no, myślę, że ten, jedną osobę by się ogarnęło, albo tak jak mówisz właśnie ty, Farmsona. Farmson to jest Artur, nie? Tak, No, tak. no to albo Artura, albo Mikiego, obojętnie już to jest, zależy tam, który by tam miał czas i by chęci miał No jeszcze. dokładnie. No, do ciebie, do was można coś jeszcze nagrać, jak będziecie chcieli. Jak chcesz, to No, tę to. serię możemy do ciebie na kanał zrobić, nie ma problemu. I na dwa No, kanały. nie wiem, wiesz, to na razie to tak. Nie ma, ogólnie teraz to jest. Wiesz, u mnie się zaczęło drugie półrocze. Muszę No. to na spokojnie dopiero. Myślę, że już po feriach może coś 19 zacznie wpadać do nas na kanał, ale na razie jeszcze nie wiem, bo na razie ta 19 nijak się nie przyjęła nam. Już dwie serie zaczynaliśmy, ani jedna seria się nie przyjęła i U mnie też, ale porzuciliśmy ją na razie. pociągłem dalej, nie? To kurde, teraz na przedostatnim odcinku normalnie szał, ciał, trzy koła chyba wyświetleń tam jest, nie? Normalnie ja sam w szoku byłem. A ostatni odcinek 600. Gdzie to jest logika? No,
YouTube to No, naprawdę to jest. dziwne, bo czasami masz falę, nie wiem, czy to YouTube tak robi, czy to czasami jest fala wyświetleń, każdy film ma wyświetlenia, a później cyk przychodzi, nie moc, nawet tysiąca nie idzie wbić, no i No, ale sam byłem takie. zdziwiony, bo wrzuciłem ten odcinek, coś tam zagrałem, nie? I No. wiesz, mówię, a se zobaczę, ile tam odcinek wyświetleń, nie? I było jakoś tak ponad godzinę, nie? I 380 wyświetleń, 13 dzwonków od komentarzy mi przyszło, mówię, o kurde, ale super, nie? Raz No. sam byłem zdziwiony i to pozytywnie, nie? Zadowolony, więc ludzie łapeczkę w górę, możesz zostawić i suba, jak ktoś nowy na kanale, i w No, komentarzu zostawcie tam suba. good good. 10 tysięcy do końca roku jak nic. No, chciałem 6 tysięcy do końca tego 2017, ale no już nie wyszło niestety. My chcemy chociaż. No, fajnie, aby 10 kafli wpadło, no 3000 brakuje. Myślimy, że ci No, się wy uda tam macie wbić, przecież wiele większy kanał od mojego, znaczy mojego, no. No, naszego w sumie. wiesz, No. większy, nie większy, no. Patrząc ostatnio na wyświetlenia, to byś nie powiedział, że ten kanał jest większy, że nasz kanał jest większy, no. Aha, nie? Wyświetlenie i aktywność pod filmami ostatnio naprawdę jest. Pod względem subskrypcji to na pewno jest większy, nie? No tak, no, subskrypcja, wiesz, subskrypcja to nie wszystko, nie? Liczy Subskrypcje, się. no. Tak, ogółem, to subskrypcje to nie. Liczą się aktywni widzowie, nie? Dokładnie, A liczy nie się właśnie tacy sprzed pół aktywność. roku, co cię. Nie, no może w pół roku nie. Sprzed roku, czy tam dwóch. Nie, no dwóch u mnie nie może być, bo niecałe 2 lata kanał jest. Teraz w styczniu będzie ogólnie jakoś 2 lata już. No, 12? Będę musiał zobaczyć. pijemy, pijemy. No nie, ja nie mogę. Nie no, po odcinku się dogadamy. No, tu jeszcze na kontrolę szybką przyszedłem. Będziemy kończyć pomału i co tam w komentarzu mają napisać rolnicy, jak wymyśl na coś. Nie wiem, niech napiszą hashtag, nie wiem, Waltra o. O, hashtag Waltra w komentarzu, jak ktoś tak napisze ładnie, elegancko, to serduszko mu przypnę. Muszę No. wyzbierać to tak, bo to potem. No. Widzicie, jaki dobry pracownik? Nie, pracownik w cudzysłowie. No. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Halo. Tak. A tak, no. Tak, no pożegnaj się ładnie. Aha, ja też mam pożyn. Aha, No. dobra, no cześć, cześć, trzymajcie No, na się. razie.